W Excelu możesz bardzo łatwo ukrywać i odkrywać arkusze. Aby ukryć jakiś arkusz, wystarczy kliknąć na jego karcie prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie Ukryj. Aby odkryć arkusz, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na karcie dowolnego arkusza i wybrać polecenie Odkryj. Jeżeli to polecenie jest aktywne, znaczy, że są jakieś ukryte arkusze, które mogą zostać odkryte. Pojawi się okienko, w którym wybierasz arkusz, który ma zostać odkryty i klikasz przycisk OK, aby go odkryć. Pokażę Ci fajniejszy sposób, jak ukryć arkusz, aby nie można go było odkryć, klikając prawym przyciskiem myszki. Wystarczy kliknąć na karcie dowolnego arkusza prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie Wyświetl kod. Pojawi się okienko Visual Basic for Applications. Nie będziemy pisali żadnego kodu, tylko ustawimy jedną właściwość. W lewej części tego okienka jest okienko zatytułowane Project VBA Project. I tutaj powinieneś mieć na liście wszystkie otwarte pliki. Ja mam między innymi plik ten aktualny mój, czyli X159. Pod tym plikiem znajduje się lista obiektów, które znajdują się w tym pliku, i tutaj mam wylistowane wszystkie cztery arkusze, które znajdują się w tym pliku. Jeżeli chciałbym któryś z nich ukryć, wystarczy, że go tutaj wybiorę, na przykład arkusz czwarty, który nazywa się X159C. I teraz w dolnej części okienka Visual Basic for Applications mam jeszcze jedno okienko zatytułowane Properties arkusz 4, czyli właściwości tego wybranego przeze mnie arkusza 4. I w tym okienku właściwości jest taka świetna właściwość, która nazywa się Visible. I ta właściwość Visible, mogę ją ustawić. Rozwijam listę i wybiorę dwójkę, czyli Excel Sheet Very Hidden. Ta właściwość sprawia, że ten arkusz będzie ukryty w taki specjalny sposób, uniemożliwiający odkrycie z prawego przycisku myszki. Sprawdźmy to zresztą. Zamknę to okienko Visual Basic for Applications i spójrz, arkusz 159C zniknął. Klikam prawym przyciskiem myszki, a polecenie Odkryj nie jest aktywne. Żeby odkryć taki ukryty arkusz w ten sposób, należy znowu wejść do edytora VBA. Możesz albo kliknąć prawym przyciskiem myszki na karcie któregokolwiek arkusza i wybrać polecenie Wyświetl kod, lub możesz skorzystać ze skrótu klawiaturowego Alt F11. Ten skrót również pokazuje okienko Visual Basic for Applications. Zaznaczasz arkusz, który ma zostać odkryty, i właściwość Visible przestawiasz na minus 1. Rozwinę tę listę i wybiorę minus 1, czyli Excel Sheet Visible. To odkrywa arkusz. Mogę teraz to okienko zamknąć i arkusz z powrotem się pojawił.